14. edycja spotkania motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim upłynęła w tym roku pod znakiem czterech ważnych rocznic. Motocykliści uczcili 75. rocznicę mordu na żołnierzach z oddziałów Henryka Flamme, 80. rocznicę śmierci świętego Maksymiliana Kolbe, 130. rocznicę urodzin Gustawa Morcinka oraz 80. rocznicę pierwszego zrzutu cichociemnych do okupowanego kraju. Grupa odwiedziła m.in. Cieszyn, Skoczów i Dębowiec. Co roku motocykliści w programie uwzględniają również czeską stronę. Niestety w tym roku ze względu na obostrzenia tego punktu programu zabrakło. W zeszłym roku spotkania nie było w ogóle, a w tym roku bez Zaolzi, ale myślę, że to wróci do normy wszystko i będziemy również na Zaolziu w następnym roku, czy może jeszcze w tym roku. Zobaczymy, jak się sprawy potoczą. W Cieszynie nie zabrakło zwiedzania wzgórza zamkowego oraz złożenia kwiatów przed pomnikiem Ślązaczki. W Skoczowie Halina Szotek opowiedziała motocyklistom o życiu i twórczości Morcinka, a w Dębowcu Bronisław Brudny o pierwszym zrzucie cichociemnych do Polski. W tym roku w spotkaniu wzięło udział 40 motocyklistów z całej Polski. No najdalej z Ełku chyba, pan Stasiu, kolega Stasiu, no z całej Polski, z Nadmorza też są, z Wrocławia jest duża, z Warszawy jest chyba najwięcej. Grupa jest stała, że tak powiem, a no ludzie się dojeżdżają ciągle nowi, no bo to po prostu pod egidą Stowarzyszenia Międzynarodowe Motocyklowe Rajd Katyński, więc ogłaszamy tam po prostu na naszej stronie Rajdu Katyńskiego ogłoszenie i to jest właśnie pod patronatem tego stowarzyszenia. Także zapraszam serdecznie wszystkich motocyklistów na kolejne spotkanie za rok. Pan Andrzej przyjechał z Warszawy. Jak się panu podoba tutaj na Śląsku Cieszyńskim? Piękna okolica, przyznam się szczerze, że jestem tutaj rzadko bywam. Jestem tutaj w tej chwili po raz w zasadzie drugi. Czyli przy okazji tych spotkań? Tak, przy okazji spotkań poznajemy te rejony. No, piękne miejsca, piękne trasy. Piękne widoki, także pomijamy już wszystkie aspekty takie historyczne i patriotyczne, które są dla nas bardzo ważne. Które miejsce tutaj na Śląsku Cieszyńskim panu przypadło do gustu? No podoba mi się Cieszyn, bardzo piękne miasto, stara zabytkowa starówka. Mieszkamy praktycznie zawsze w Istebnej, także Istebna to jest też takim kultowym miejscem zakwaterowania, no Wisła, Szczyrk, Salmopol, no te wszystkie okoliczne takie trasy, które są z jednej strony widokowo fajne i dla jazdy motocyklowej ciekawe, bo mnóstwo zakrętów, górek, dołków, to się wszystko liczy i nam się podoba. Czyli co, spotykamy się za rok znowu na Śląsku Cieszyńskim, tak? Będzie pan? Myślę, że tak. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.